świat atlantycki przeniósł się nad Pacyfik, znaczy mamy świat pacyficzny. I Rosja jest kluczowym graczem, jeśli chodzi o surowce naturalne. Surowców naturalnych potrzebuje Japonia, potrzebuje Korea Południowa, potrzebują Chiny, potrzebują Tajwan. Są to kraje dzisiaj uzależnione mocno od krajów Zatoki Perskiej. Japonia na przykład 80% węglowodorów sprowadza właśnie z rejonu Zatoki Perskiej i Rosja pozwala zdywersyfikować dostawy surowców. To, czego akurat się Polska obawia, czyli uzależnienia od Rosji surowcowego, to z drugiej strony jest to postrzegane jako szansa na dywersyfikację, bo tam jest z kolei duże uzależnienie od Bliskiego Wschodu. Czyli ten Bliski Wschód nam się pojawia i z jednej strony, i z drugiej, prawda? Tak. I nawet Izrael się pojawia, jeśli mogę dodać. Tak, proszę bardzo. Mówimy sporo o Izraelu. W Izraelu Izrael to jest takie miejsce, w którym Japończycy obserwują Bliski Wschód. Czyli obserwowali wcześniej arabską wiosnę, obserwują obecnie, co się dzieje w Syrii. Zresztą mogę podać ciekawostkę, że obecny ambasador Japonii w Warszawie, pan Shigeo Matsutomi, był poprzednio ambasadorem w Tel Awiwie. I to jest, co ciekawe, szef Wydziału Informacji i Analiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był szef, czyli to już sama nazwa wiele mówi, tak, informacje, analizy. To jest to człowiek, który miał właśnie obserwować, co się dzieje w świecie arabskim z perspektywy Tel Awiwu. Chciał tam zostać na całą kadencję, czyli na 4 lata, przynajmniej tak mówił w wywiadzie dla Jerusalem Post, ale po kilkunastu miesiącach musiał się ewakuować do Warszawy. To jest ciekawy wątek. No ale niemniej jednak Bliski Wschód jest niezwykle ważny też w kontekście Dalekiego Wschodu. Bo jeżeli ja tylko mogę uzupełnić to, o czym mówił pan doktor w kontekście Izraela. Jeżeli mówimy o Izraelu na Dalekim Wschodzie, to Izrael ma naprawdę świetne relacje z kimś, znaczy z partnerem kluczowym dla Chin, czyli dla tej układanki azjatyckiej, mianowicie świetne relacje ma z Indiami. Współpraca w sferze wymiany technologicznej czy wojskowej izraelsko-indyjska jest naprawdę imponująca. I to, co robią oba państwa, to naprawdę jest w stanie zmienić pewien układ, powiedziałabym, tego nowego wyścigu zbrojeń także w tamtym regionie. Ja jeszcze, jeśli mogę coś dodać, proszę, ale bardzo krótko. To właśnie Izrael coś jeszcze wnosi. Kreatywność, którą można przełożyć na innowacje. Daleki Wschód ma technologię, ma pieniądze, ma cały przemysł, całą organizację, ale czasami brakuje im kreatywności, której szukają właśnie w Izraelu. Japończycy często jeżdżą do Izraela, żeby szukać pomysłów. Czyli rozumiem, że ta układanka, która na początku wydawała się dość rozstrzelona pomiędzy Japonię, Izrael, Chiny, Rosję, Donalda Trumpa i spotkanie na Hawajach, to jest coś w tym. Czyli możemy mówić, że przyszły rok to są te ciekawe czasy, które wynikają z tego przysłowia chińskiego. Bardzo Państwu dziękuję. Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dr Mariusz Dąbrowski, Uniwersytet w Białymstoku, autor bloga na Facebooku Inspirazja. To był Świat w Powiększeniu. Michał Żakowski. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Radio 24. W każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19:15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Jest piąta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka.
Słabnie orkan Barbara, który ostatnio przechodził przez Polskę. Skutkiem orkanu były zerwane linie energetyczne i brak dostaw prądu w wielu miejscach w kraju, połamane drzewa, a także sztorm na Bałtyku dochodzący do 10 stopni w skali Beauforta. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś niemal w całym kraju powinno być już spokojnie. Jedynie na krańcach wschodnich wiatr może osiągać prędkość 55-60 km na godzinę. W ciągu najbliższych dni pogoda powinna być stabilna. Będzie chłodno, ale nie mroźnie. Zobaczymy też więcej słońca. Niemiecki dziennik Bild podaje, że polski kierowca ciężarówki wykorzystanej do ubiegłotygodniowego zamachu w Berlinie w momencie ataku nie był w stanie walczyć z napastnikiem. Gazeta powołuje się na końcowe wyniki sekcji zwłok Polaka. Z dokumentu ma wynikać, że polski kierowca został ciężko ranny już przed zamachem. Jak czytamy, został postrzelony w głowę pomiędzy godziną 16.30 a 17.30, czyli 3 godziny przed tym, jak ciężarówka wjechała w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. Sekcja zwłok wykazała, że Polak żył jeszcze w momencie zamachu, ale zdaniem specjalistów nie był w stanie świadomie działać. Oznaczałoby to, że nie mógł próbować powstrzymać zamachowca. To właśnie Bild podawał w ubiegłym tygodniu, że polski kierowca prawdopodobnie walczył z napastnikiem, gdy ten chciał wjechać w tłum. Gazeta powoływała się wówczas na anonimowego przedstawiciela niemieckiej policji i wstępne wyniki sekcji zwłok. Tymczasem w internecie trwa zbieranie podpisów pod petycją do prezydenta Niemiec w sprawie przyznania Polakowi Federalnego Krzyża Zasługi. Podpisało się pod nią już ponad 37 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ciało kierowcy z Gryfina, który zginął w zamachu w Berlinie, wczoraj wróciło do Polski. Rosyjscy specjaliści będą kontynuować dziś badania czarnych skrzynek samolotu Tu-154, który w niedzielę rozbił się na Morzu Czarnym. Odczytywanie rejestratorów jest prowadzone w Centrum Badawczym Wojsk Powietrznych Ministerstwa Obrony w podmoskiewskim mieście Lubierce. Agencja prasowa Interfax, powołując się na swoje źródła, pisze, że wstępna analiza pierwszej czarnej skrzynki potwierdza hipotezę, że wersja katastrofy związana z błędem pilotowania jest priorytetowa. Samolot miał spaść do morza z powodu zbyt małej siły nośnej skrzydeł. Kontynuowana będzie też operacja poszukiwawcza na Morzu Czarnym. Nie żyje amerykańska aktorka Carrie Fisher, która zasłynęła jako księżniczka Leia w Gwiezdnych Wojnach. Zmarła w wyniku ataku serca w wieku 60 lat. Kilka dni temu aktorka doznała ataku serca na pokładzie samolotu, gdy wracała z Europy z promocji swojej najnowszej książki. Do zdarzenia doszło tuż przed lądowaniem w Los Angeles. Skoordynujemy nasze działania z personelem medycznym, który czeka na nas przy bramce. Wśród podróżnych mamy lekarza i pielęgniarkę, którzy podjęli już działania. Jeden z naszych pasażerów nie daje oznak życia, mówił pilot samolotu w rozmowie z wieżą. Reanimacja przywróciła czynności życiowe. Po przewiezieniu do szpitala aktorka przez kilka godzin była w krytycznym stanie. Następnie media informowały, że sytuacja ustabilizowała się. Niestety Carrie Fisher ostatecznie zmarła. Znana była nie tylko z produkcji Gwiezdne Wojny. Zagrała również Blues Brothers czy Kiedy Harry Poznał Sally. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. Piotr K., przedstawiony niegdyś w mediach jako najmłodszy polski milioner, w rękach policji 24-letniego mężczyznę, dotychczas nieuchwytnego dla organów ścigania, zatrzymali na podstawie europejskiego nakazu aresztowania austriaccy funkcjonariusze. Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji powiedziała, że Piotra K. przez ponad rok poszukiwali polscy policjanci i w końcu udało im się ustalić, że mężczyzna w okresie świątecznym będzie w Austrii. W wyniku działań operacyjnych ustalili miejsce pobytu 24-letniego Piotra K. Poszukiwany od ponad roku europejskim nakazem aresztowania mężczyzna został ujęty w sobotę na terenie Austrii. Tamtejsi policjanci zatrzymali 24-latka po informacji, jaką otrzymali od stołecznych funkcjonariuszy. Piotr K. jest podejrzewany o oszustwa w działalności gospodarczej, m.in. o wprowadzenie do obiegu leku bez stosownego zezwolenia. Mężczyzna był twarzą firmy, która sprzedawała różnego rodzaju preparaty, na przykład środki do wybielania zębów. Był zapraszany do popularnych programów śniadaniowych, gdzie określano go mianem najmłodszego polskiego milionera. Po tym, jak zainteresowali się nim śledczy, Piotr K. przekonywał, że jest niewinny. Wielokrotnie publikował też w sieci oświadczenia i filmy, w których wyśmiewał policjantów, którzy nie potrafili ustalić miejsca jego pobytu. Mężczyzna ma wkrótce zostać przewieziony do Polski. Prognoza pogody. A u nas w kraju w ciągu dnia na wschodzie zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady śniegu. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Jedynie na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie duże i tam słabe opady deszczu. Na termometrach od zera na wschodzie przez około plus 2 w centrum do plus 6 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, na wschodzie kraju okresami dość silny, a wysoko w górach porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
Jest 5:05. Jaki był rynek pracy w 2016 roku? O tym w rozmowie Krzysztofa Grzybowskiego. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w naszym studiu pan Andrzej Kubisiak, Work Service. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o rynku pracy roku 2016. Jeżeli czas pozwoli, to być może też spojrzymy z zainteresowaniem na rok 2017. No i wtedy trochę pogdybamy, jaki może być ten rok dla rynku pracy w Polsce. No ale zacznijmy od tego, co już praktycznie za nami, no bo odliczając tych kilka dni, które dzielą nas od nowego roku, to myślę, że spokojnie możemy się pokusić o podsumowanie roku 2016. Pod jakimi hasłami będziemy go szukać za kilkanaście lat? No, hasło przewodnie to przełomowe. To na pewno przełomowy rok dla polskiego rynku pracy, bo takiej sytuacji nie widzieliśmy przez ostatnie 25 lat, więc możemy właściwie przyjąć, że rok 2016 to najlepszy moment na rynku pracy z perspektywy pracowników, odkąd nastała nam III Rzeczpospolita. I patrzymy na to z jednej strony na poziomie rekordowo niskich poziomów bezrobocia, które nam zdeterminowały tak naprawdę obraz tego dzisiejszego rynku pracy, ale to niesie ze sobą również konsekwencje, powiedziałbym, takie makroekonomiczne czy gospodarcze, bo gdy dzisiaj patrzymy na, próbujemy wybiegać trochę też w przyszłość, to widzimy, że już dzisiaj dość wspierającym elementem jest dostępność pracowników na rynku pracy. I to może być jeden z głównych czynników, który może być niepokojący w przyszłym roku, bo jeżeli tak lawinowo będzie nam rosła liczba nieobsadzonych miejsc pracy w Polsce, to może być ten element, który będzie nam hamował wzrost gospodarczy. I musimy bardzo na to uważnie patrzeć, bo jak spojrzymy w ciągu roku, bezrobocie spadło nam o 1,4 punkta procentowego do 8,2%, które mamy obecnie. Mamy 1 300 000 osób bezrobotnych i jest to jedno z najniższych wskazań w historii, to z drugiej strony mamy 30% wzrost wakatów w polskiej gospodarce, mamy ponad 100 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy, w urzędach pracy zalegają oferty, które spadają później już z wokandy, bo nie ma na nich chętnych. A to od razu dopytam, skoro mamy tak cały czas, tak dużo bezrobotnych, no bo 8% to jednak nie jest wynik, którym możemy się na świecie szczycić, to jednak cały czas jest bardzo wysoki wskaźnik, oczywiście nieporównywalnie niższy niż to, co jeszcze mieliśmy kilka lat temu. A z drugiej strony mówi pan o tym, że setki tysięcy ofert pracy czekają bezskutecznie na chętnych. To z czego wynika ten rozdźwięk? No i powodów jest kilka. No, mamy do czynienia z czymś, co ekonomiści nazywają bezrobociem strukturalnym i w Polsce ono występuje w dwóch obszarach. Jedna to jest kwestia geografii, czyli mamy mniej więcej połowę województw w Polsce, w których bezrobocie nadal jest stosunkowo wysokie, bo utrzymuje się dwucyfrowe. Mamy 7 województw, gdzie nadal jest ponad 10% bezrobocie, ale na drugiej szali mamy te 9 województw, gdzie bezrobocie już od wielu miesięcy jest jednocyfrowe i mamy takie województwa jak chociażby Wielkopolska czy Dolny Śląsk, gdzie mamy bezrobocie na poziomie 5-7%. Ale zaraz, to jest kilka województw, które wyrabiają nam te normy, jeżeli chodzi o bezrobocie i rozumiem, że mamy kilka innych, zupełnie innych województw, które z kolei wyrabiają nam te ponad normy, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracowników. I nie byłoby w tym nic absolutnie dziwnego, gdyby nie fakt, że między tymi województwami nie obserwujemy ruchów migracyjnych. Nie ma, byśmy powiedzieli, transferów. Czyli tam, gdzie mamy nadwyżki osób, które poszukują zatrudnienia, tam z tamtych rejonów nie widzimy osób, które by jechały w te rejony Polski, gdzie są ogromne niedobory. A sytuacja jest o tyle dziwna, że tam, gdzie są te niedobory dzisiaj, przyciągani są pracownicy z zagranicy, którzy chętniej tam przyjeżdżają niż Polacy z innych regionów Polski. No tak, tylko teraz jest jedno drobne ale. Pytanie, na ile na przykład ta oferta pracy jest atrakcyjna dla kogoś, kto pracy szuka w innym województwie, bo przecież to nie jest tak, że on wsiądzie w autobus i sobie pojedzie na 8 do pracy do sąsiedniego województwa i o 16 z tego województwa wróci do siebie do domu, tylko to jest kwestia no, bardzo poważnych decyzji dotyczących na przykład przeprowadzki całej rodziny, albo przynajmniej wynajęcia mieszkania, albo przynajmniej wynajęcia pokoju. Pytanie, czy te oferty są na tyle atrakcyjne, że rzeczywiście na taki krok można się zdecydować? Znaczy, my robiliśmy takie analizy nasze wewnętrzne, bym powiedział, z których wynikało, że
dla mieszkańców województwa podkarpackiego, takim granicą, która powodowała, że te osoby rozważałyby w ogóle wyjazd do pracy do innego województwa, to było wynagrodzenie na poziomie 2400 zł, ale netto. No ale przyzna pan, że 2400 zł to mimo wszystko to, no, to nie są jakieś gigantyczne zarobki. Nawet jeżeli to są zarobki netto. No to ja powiem tak, to jest mediana w Polsce wynagrodzeń. To jest mediana wynagrodzeń w Polsce, więc pokazuje to. Tak, ale mówimy o sytuacji, w której ten ktoś musi tak naprawdę przystawić o 180 stopni tak. swoje życie. Natomiast, dlatego właśnie, to bodajże dwa lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, rząd przyjął program wspierania migracji wewnętrznej. Powstały specjalne narzędzie w postaci bonów relokacyjnych, które miały zachęcać osoby bezrobotne do tego, aby wybierały nowe miejsca pracy oddalone od swojego miejsca zamieszkania o więcej niż 90 km odległości. I niestety ten program nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, pomimo tego, że państwo zadeklarowało, że będzie przyznawało bon na zasiedlenie czy umożliwiające dojazdy do pracy w tak dużej odległości od miejsca zamieszkania. No i niestety nie jest to rozwiązanie, które jest masowo wykorzystywane, bo gdy spojrzymy na to, że mamy 1 300 000 osób bezrobotnych, a w pierwszej połowie tego roku, jeżeli dobrze pamiętam, nieco ponad 6 tysięcy osób skorzystało z tego rozwiązania, no to widzimy przepaść. To jest problem, jeżeli chodzi o polski rynek pracy. On nie jest taki, powiedział, dominujący nad inne zagadnienia, ponieważ bezrobocie strukturalne ma też drugi wymiar. To jest kwestia tego, że mamy nadpodaż wielu osób, które dzisiaj mają problemy, żeby znaleźć pracę, i niedobory w tych zawodach, w których brakuje nam pracowników. No i rozumiem, że te dwa trendy w żaden sposób nie są w stanie się w jakimś miejscu zbiec. To jest duże wyzwanie, no bo jeżeli spojrzymy na to, że dzisiaj na rynku pracy chyba najbardziej brakuje nam pracowników technicznych, wykwalifikowanych pracowników technicznych, którzy po ukończeniu szkół zawodowych mają fach w ręku i mogliby wejść na rynek pracy, ale z drugiej strony przez ostatnią dekadę, rok do roku, likwidowaliśmy rocznie średnio 100 szkół zawodowych w Polsce. Przez 10 lat zlikwidowaliśmy ich 1000. To kto w takim razie wyrabia nam bezrobocie? Czyli wskaźniki bezrobocia? Że mamy jeszcze na tak wysokim poziomie. Ponad 8%. To trzeba jeszcze też zderzyć z drugą statystyką bezrobocia. Wiem, że troszeczkę wprowadzimy teraz zamieszania, ale również Unia Europejska, Eurostat bada bezrobocie w troszeczkę inny sposób niż robi to Główny Urząd Statystyczny, ponieważ jest to liczone trochę od drugiej strony. Liczy się osoby aktywne zawodowo, odejmuje się od osób w wieku produkcyjnym i tam wychodzi tak zwane realne bezrobocie, bo ono jest oparte nie na urzędach rejestracyjnych, tylko na tym, czy faktycznie świadczymy tą pracę, czy nie. Według Eurostatu i badania BAEL, bo to jest ta sama metodologia, bezrobocie w Polsce wynosi 5,7%, co usadawia nas w Europie na 7. miejscu z najniższą stopą bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Ale 5,7 to jest taki poziom, który zbliża nas do tego, o czym słyszy każdy student, czyli bezrobocie, gdzie tak naprawdę nie ma bezrobotnych. Bo tak. Na rynku bezrobotnymi są albo ci, którzy nie chcą pracować, albo ci, którzy chwilowo nie mogą pracować, tak. Bo na przykład wychowują dzieci. Tylko że ta różnica między rejestrowanym bezrobociem przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych z Urzędów Pracy, czy bezrobociem takim, jak liczone jest przez Eurostat, ta różnica wynosi w Polsce mniej więcej około 2,5%. Przyjmuje się, że to jest bezrobocie tak zwane papierowe, czyli wiele osób, które jest zarejestrowanych w urzędach pracy i albo tak realnie rzecz biorąc nie szukają tej pracy i nie chcą jej znaleźć, albo są to osoby, które są w szarej strefie i tak naprawdę pracują, tylko że są zarejestrowane, żeby mieć świadczenia społeczne. I tutaj mamy do czynienia jakby też z jedną zagadką, dlaczego to bezrobocie w Polsce tak wygląda, bo mamy do czynienia też często z takimi sytuacjami, jest to szczególnie widoczne na zachodniej ścianie Polski, jak na przykład w takich województwach jak zachodniopomorskie czy województwo lubuskie, że otwierane są nowe zakłady pracy, nowe linie produkcyjne, nowe miejsca pracy powstają, firmy robią nabory, a tam bezrobocie zachodniopomorskim cały czas jest dwucyfrowe i w ogóle nie ma chętnych na te oferty pracy. To tego nie sposób zrozumieć. Sposób to zrozumieć wtedy, teoretycznie. Gdy zejdziemy na ziemię i zobaczymy, jak wyglądają realia, po prostu jest tak, że wiele osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, albo tam realnie nie mieszkają, bo na przykład są za granicą, albo nie wyrejestrowały się jako osoby bezrobotne, a pracują gdzie indziej, albo po prostu część z nich też nie chce podejmować pracy. Andrzej Kubisiak, Work Service, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Witam Państwa, Grzegorz Dziemidowicz. 80 lat temu Anton Ciszka opublikował książkę, która zrobiła furorę. Nafta rządzi światem. Zastanawiam się, jak dalece prawdziwy jest ten tytuł dzisiaj, a za chwilę mamy 2017 rok. Zważywszy ogromne perturbacje, niezliczone kryzysy paliwowe i związane z nim polityczne, nieustanne dyskusje o tym, czy będziemy płacić drożej za energię, czy też nieco oszczędzimy, pomimo chwiania się wielu narodowych budżetów, domowych oczywiście też, pod wpływem huśtawek cenowych. Wciąż wychodzi na to, że Ciszka miał rację, ale skonfrontujmy ten pogląd, przyznaję, laika, z ocenami ekspertów, świetnych ekspertów, bo tylko takich odbiorcy kawy dyplomatycznej przywykli słuchać. Pan profesor Leszek Jesień był doradcą trzech premierów Rzeczpospolitej, sekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów, zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiej Sieci Energoelektrycznych. Pan dr Łukasz Tolak, bezpieczeństwo międzynarodowe, koordynator zespołu do spraw badań nad proliferacją broni masowego rażenia. Obaj panowie są autorami licznych publikacji i wykładowcami Collegium Civitas. Grudzień przyniósł znaczące zmiany na światowym rynku ropy. Po raz pierwszy od wielu lat główni producenci porozumieli się w kwestii zmniejszenia wydobycia o 1 800 000 baryłek ropy. To poważna ilość. Przypomnę, ta baryłka, mityczna baryłka to 159 litrów. A efekt może być tylko jeden. Będziemy więcej płacić za mniej paliwa, które wciąż, mówię tutaj o ropie naftowej, to surowiec energetyczny numer jeden na światowym rynku. Pan profesor? Ja nie wiem, czy będziemy płacić więcej. Na razie cena podskoczyła o kilkanaście procent, 10 z hakiem. No to całkiem sporo. Całkiem sporo, ale na szczęście, co prawda pan redaktor ma 100% racji, cytując świetne dzieło, że ropa rządzi światem, powiedziałbym, że dzisiaj energia rządzi światem, ale na szczęście już nie wydobywana w jednej technologii. I porozumienie OPEC-u, aczkolwiek ważne dla samego kartelu, które wstrząsnęło światem, ten kartel w latach 70. Gwałtownie wstrząsnął całym światem, właśnie skutecznością swojego porozumienia, które wówczas było embargiem na kraje zachodu. W tym przypadku jest również porozumieniem z Rosją, czyli nie członkiem OPEC-u, ale najważniejszym producentem, czy największym producentem poza OPEC-iem ropy naftowej. I nadal myślę, że dzisiaj tak na tyle się świat zmienił, że nie możemy powiedzieć, że ropa będzie oczywiście droższa, ponieważ członkowie, więc producenci się porozumieli, w związku z tym musi być drożej. Tym, co zmieniło reguły gry, jest to, co jest źródłem taniej ropy naftowej i taniego gazu na świecie, czyli technologia, bardzo wyrafinowana technologia wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej z pokładów skały tak zwanej macierzystej, potocznie mówi się ze skał łupkowych, którą rozwijają Amerykanie. I słowo rozwijają jest kluczem dla zrozumienia, moim przekonaniu, tej sytuacji. No tak, bo oni całą mocą mogą wejść na rynek, nie tylko jako najwięksi konsumenci i importerzy, ale również, o dziwo, zaczynają być eksporterami. Ale czy przyznają panowie, że ropa z łupków to oczywiście rzeczywistość, ale no, nie tak duża w porównaniu z tą klasyczną ropą, to jest raptem 5 milionów baryłek, czyli jeszcze to paliwo z łupków no, ma spory dystans do odrobienia. To prawda, ale potencjał. Ale potencjał ma ogromny, a po drugie, jak wspomniałem, kluczem jest słowo, że rozwijają te technologie Amerykanie. To znaczy oni zrozumieli, jak to robić i coraz lepiej to robią. I to robią coraz taniej, co jest radykalnie ważne. I właściwie nie wiemy, jak tanio są w stanie spróbować to zrobić, czyli wydobywać ropę ze skały macierzystej.
bo stara metoda wydobywania to w uproszczeniu sprowadzała się do tego, że wierciło się dziurę, aż się wywierciło do takiego zbiornika, skąd wypływała ropa naftowa czy gaz ziemny wydobywał się. To było tanie, generalnie rzecz biorąc. Trzeba było tę dziurę wywiercić. Początkowo technika wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej z pokładów skały macierzystej była bardzo droga, ale właśnie testujemy, jak bardzo innowacyjni potrafią być przedsiębiorcy amerykańscy, czyli jak tanio będą w stanie wydobywać ropę naftową. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przeczytałem ze zdumieniem w gruncie rzeczy, że jedną z najbardziej dochodowych firm w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest firma Chesapeake Energy. To jest jeden z takich idoli, można powiedzieć ikon wydobywania gazu najpierw, a potem ropy naftowej z pokładów łupkowych. Firma, która spowodowała, że jej właściciele stali się miliarderami, a potem zbankrutowali. Sama firma była na skraju bankructwa przez ostatnie 2-3 lata, a dzisiaj znowu przynosi ogromne pieniądze. Znaczy się, że przy tej cenie ropy są w stanie konkurować z Arabami, z państwami arabskimi, z Rosją, a nie wiemy, jak bardzo są w stanie konkurować. No dobrze, i tu zwracam się do pana doktora Tolaka. Przecież w przeszłości OPEC parokrotnie podchodził do tej kwestii zmniejszenia ropy, co w naturalny sposób miało owocować większymi zyskami, bo byłby popyt większy. Ale nigdy to się tak nie udawało na 100%. Część partnerów wychodziła dość szybko z tego porozumienia, uważając, że na własną rękę gdzieś na boku zarobią więcej, zwiększając wydobycie i nawet po niższej cenie spuszczając ten swój urobek na światowych rynkach. No właśnie tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, dlatego że jakby głównym państwem w strukturze OPEC, głównym decydentem w strukturze OPEC jest Arabia Saudyjska, która jest, że tak powiem, dyktatorem jednym z największych na świecie, drugi w tej chwili na świecie zasobów konwencjonalnej ropy naftowej, czyli i poza tym ma bardzo duże możliwości w zakresie kształtowania wolumenu produkcji dziennych tej ropy w porównaniu z wszystkimi krajami, które są eksporterami netto ropy naftowej. Problem polega właśnie na tym, że wszystkim to Arabia Saudyjska, po części współpracując ze Stanami Zjednoczonymi, prowadziła taką politykę, która spowodowała od momentu, kiedy pojawił się nasz konflikt ukraiński, obniżenie ceny ropy naftowej, to drastyczne obniżenie ceny ropy naftowej, z tym, że Arabia Saudyjska miała w tym swój własny interes. Tutaj nawiązujemy znowu niestety do tych nieszczęsnych łupków. Chodziło o to, by utrzymać za wszelką cenę udział Arabii Saudyjskiej w światowym rynku ropy naftowej kosztem właśnie wydobycia ropy łupkowej. To, co powiedział przed chwilą pan profesor, jest bardzo istotne, dlatego że na początku tej drogi, czyli te kilka lat temu, powiedzmy 5 lat temu mniej więcej, różnica w kosztach wydobycia konwencjonalnej ropy naftowej z takich miejsc jak Arabia Saudyjska, Wenezuela, nawet do pewnego stopnia Federacja Rosyjska, a właśnie ropą tą niekonwencjonalną, pochodzącą z tych skał macierzystych, była dramatyczna. To znaczy koszty kształtowały się na poziomie 70-80 dolarów za wydobycie baryłki w przypadku ropy niekonwencjonalnej, natomiast w przypadku Arabii Saudyjskiej są to koszty rzędu kilkunastu dolarów i to już naprawdę jest górny pułap. W przypadku Wenezueli jest to jeszcze nawet niżej. Można powiedzieć, że to są praktycznie koszty bliskie kilku dolarów za baryłkę, czyli praktycznie żadne z punktu widzenia tych eksporterów. No, wspomniał pan o Wenezueli, panie doktorze, ale to jest akurat przykład kraju, który posiadając przeogromne bogactwo, bankrutuje. No, to jest ale to jest oczywiście to jest kwestia republik surowcowych, które niestety są bardzo monokulturowe, wrażliwe na inflację, a po drugie są bardzo wrażliwe na wahania cen ropy naftowej na świecie, z czego zresztą Federacja Rosyjska jest także znakomitym przykładem. No, ale to w tym przypadku przy porozumieniu grudniowym sprzed dwóch tygodni, no to Rosja zaciera ręce. No i paradoksalnie też nie do końca się z tym zgodzę. Też się porozumiała z OPEC-iem i
sama ogranicza. To jest istotne. Niewiele, ale ogranicza swoje wydobycie. Znowu wracamy właśnie do tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, to znaczy mówimy tutaj o Arabii Saudyjskiej. Dlaczego? Dlatego, że ta nowa decyzja z przełomu listopada i grudnia, a potem także decyzja o zmniejszeniu wolumenu wydobycia przez inne kraje, które nie wchodzą w skład OPEC, miała rzeczywiście działanie korygujące w górę, to znaczy doprowadziła do, tak jak powiedział pan profesor, do pewnego wzrostu cen ropy naftowej. Natomiast ja bym się nie spodziewał, mówiąc wprost, w tej chwili ta cena kształtuje się na poziomie $52-54. Nie spodziewałbym się dramatycznego wzrostu. A dlaczego? A właśnie dlatego, że o ile udział ropy niekonwencjonalnej w światowym rynku jest jeszcze stosunkowo niewielki, tak jak było powiedziane wcześniej, to ma ona bardzo dobry wpływ stabilizujący. Dlaczego? Dlatego, że polityka Arabii Saudyjskiej dotychczas była taka, że obniżamy ceny ropy, żeby utrzymać udział w rynku światowym i zmusić przemysł amerykański wydobywczy do wyjścia z tego biznesu, mówiąc szczerze, a przynajmniej do zmniejszenia realnego wpływu na światowe rynki, dlatego że miało to im się nie opłacać. I to jest to, o czym mówił pan profesor przed chwilą, czyli to ten postęp technologiczny. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze te 5-7 lat temu, tak jak powiedziałem, ceny wydobycia baryłki ropy były bardzo wysokie. Ale paradoksalnie okazało się, że Amerykanie, nie tylko Amerykanie, ale generalnie firmy zajmujące się wydobyciem tej niekonwencjonalnej ropy są bardzo elastyczni i są w stanie bardzo szybko doprowadzić do takiego uproszczenia technologii, procedur wydobywczych i poprawy jakości tego procesu wydobywczego, że są w stanie zejść z tą ceną nawet prawdopodobnie w tej chwili, w zależności od źródeł, bo to są źródła, się trochę różnią, bo to też zależy oczywiście od okoliczności, struktury geologicznej, różnych czynników, które są różne dla poszczególnych przypadków, nawet do poziomu 30 kilku dolarów za baryłkę. A co to oznacza? To znaczy, że nie ma tej przewagi konkurencyjnej, tej ropy naftowej konwencjonalnej nad niekonwencjonalną i wzrost tych cen będzie powodował, że więcej firm i więcej ropy niekonwencjonalnej na tym rynku się pojawi. To będzie powodowało jakby zwiększenie ilości ropy na rynku i w związku z tym prawdopodobnie będzie moderowało, że tak powiem, ten poziom wzrostu cen ropy naftowej w przyszłym roku, co stawia Arabię Saudyjską w bardzo nietypowej sytuacji, bo trzeba się zastanowić jeszcze nad tym, dlaczego Arabia Saudyjska, bo w przypadku Federacji Rosyjskiej wiemy to doskonale. Rosjanie mają bardzo poważne problemy budżetowe, mają bardzo poważną sytuację gospodarczą. Wpływy są restrykcji. Są dramatyczne i sytuacja jest bardzo, bardzo niekorzystna. Natomiast w przypadku Arabii Saudyjskiej sytuacja jest też paradoksalnie bardzo niekorzystna. Obniżenie cen ropy naftowej zmniejszyło wpływy do budżetu, a dramatycznie wzrosły koszty związane z polityką i wewnętrzną, i zagraniczną Arabii Saudyjskiej. Co spowodowało, że pierwszy raz w tym roku Arabia Saudyjska musiała pożyczać pieniądze za granicą, co jest ewenement. Na pewno. Panie profesorze, ale zanim oddam panu głos, to jednak przecież oczywiste, że dla Rosji większy zarobek w postaci jednego czy nawet dwóch dolarów na baryłce to już jest czysty biznes w porównaniu z obecnym stanem, co przy właśnie tych wspomnianych przez nas restrykcjach i sankcjach odgrywa rolę. Czysty biznes to jest powyżej pewnego poziomu, kiedy się bilansuje przychody z wydatkami. Nie wiemy do końca, ile Rosjan kosztuje wydobycie baryłki ropy naftowej. To na pewno różnie, bo różne są miejsca wydobycia. Zależy to też od kursu oczywiście rubla w stosunku do dolara. Od kursu rubla, od zużycia się materiałów, które są używane i w związku z tym bolesności sankcji technologicznych. To wszystko ma ogromne znaczenie, ale jeszcze te kilka lat temu, dwa lata temu szacunki były takie, że budżet, który jest finansowany, budżet Federacji Rosyjskiej, który jest finansowany w znacznym stopniu z przychodów ze sprzedaży ropy naftowej z różnych składek, z różnych składowych, jest się w stanie zamykać przy poziomie dopiero 100 dolarów za baryłkę, tak? A poniżej mają kłopoty. I to tak chyba jest. Więc ten czysty biznes to jest biznes, który trzeba zważyć. Wygląda na to, że taka cena, jaka jest w tej chwili, ja bym ją szacował, że jest nadal poniżej tego, co to jest czystym biznesem dla Federacji Rosyjskiej. To nadal jest czysty biznes dla Arabii Saudyjskiej, dla tych najtańszych producentów. Natomiast co do ceny, to właśnie domagałem się drobnego głosu, mam świetną anegdotę. Otóż
jeden z moich znakomitych przyjaciół, świetny geolog, który zna się na wydobywaniu ropy naftowej i gazu z pokładów łupkowych, pojechał do Teksasu, gdzie to się robi, parę miesięcy temu, wrócił i mówi taki podekscytowany, rozmawiamy przy kawie. Wiesz, co oni robią, jak oni wydobywają? Mówię, no nie wiem, bo nie byłem ostatnio, a on mówi, żeby wydobywać w ogóle ten gaz i ropę z pokładów łupkowych, to w celach, żeby nie zaśmiecać, nie zanieczyszczać środowisko, cembruje się ten otwór, czyli się go wierci, a potem się wlewa beton i uszczelnia tak, żeby nie było wycieków w pokłady, które są tam, woda jest czy inne rzeczy. I otóż to jest bardzo kosztowne oczywiście, więc ten mój przyjaciel mówi, wiesz co oni robią, no zamiast cembrować, to oni tam jadą do marketu, kupują rurę plastikową i rurę plastikową wpuszczają. To pokazuje skalę technologicznego opanowania, skalę opanowania tej technologii, bo oczywiście koszt ocembrowania wyspecjalizowanymi jest nieporównywalny w ogóle z jakąś rurą, która pewnie jest z jakiegoś tam twardego plastiku czy coś, to ale jedno. Oby była trwała. Tu na razie przerywamy skrót wiadomości. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Podpisanie umowy w sprawie zakupu przez państwo kolekcji książąt Czartoryskich opóźni się, dowiedziała się nieoficjalnie informacyjna agencja radiowa. Umowa negocjowana od kilku miesięcy miała zostać podpisana dziś, ale ten termin jest już nieaktualny. O szczegółach Paweł Pawlica. Przed świętami do dymisji podał się cały zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich, a tylko jego członkowie mogli podpisać umowę. Tymczasem negocjował ją bez wiedzy zarządu sam fundator, książę Adam Czartoryski. Nie sporządzono nawet wyceny kolekcji, mówi były już prezes fundacji profesor Marian Wolski. Z tego względu, że właśnie jako zarząd odpowiadamy prawnie i majątkowo, własnym majątkiem za podejmowane decyzje, no nie mogliśmy takiego ciężaru i takiej odpowiedzialności ponieść, zwłaszcza, że nie byliśmy na żadnym etapie konsultowani, ani nie braliśmy udziału. Nieoficjalnie wiadomo, że Ministerstwo Kultury ma zapłacić za kolekcję 500 milionów złotych. To zdaniem profesora Wolskiego 20 razy mniej niż wynosi jej szacunkowa wartość. Kolekcja Czartoryskich obejmuje ponad 180 tysięcy obiektów. To obrazy, dzieła rzemiosła artystycznego i sztuki starożytnej. Najcenniejsze są obrazy Dama z gronostajem Leonarda da Vinci i pejzaż z miłosiernym Samarytaninem pędzla Rembrandta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Żydowski Talmud z XIX wieku wykopali drogowcy podczas budowy obwodnicy Płocka. Księga jest w dobrym stanie, już trafiła do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, poinformowała wicedyrektorka placówki Krystyna Suchanecka. Talmud został zabezpieczony i czeka na fumigację, czyli proces odkażania. Chodzi o to, żeby nie zagrażał on biologicznie ani innym obiektom, ani ludziom. Po tym odkażaniu zostanie on przez nas dokładnie przebadany. Talmud to zbiór tradycyjnych praw judaizmu uzupełniających Stary Testament. Stanowi komentarz do Tory. Księga została zakopana w ziemi prawdopodobnie po II wojnie światowej. Jej pochodzenie mają wyjaśnić badania. Okres poświąteczny to tradycyjnie czas wyprzedaży. Niektóre sklepy obniżają ceny oferowanych towarów nawet o 50 czy nawet o 70%. W galeriach handlowych panuje bardzo duży ruch. Chwilami jest problem z dojazdem na sklepowe parkingi. Osoby, które odwiedzają galerie, podkreślają, że zawsze przy zakupie towaru po niższej cenie należy uważać. Zawsze wierzymy w wyprzedaży, jak przychodzimy, żeby coś trafić ciekawego. Chociaż zdarza się, że nawet niedawno spotkałam sukienkę, która przed wyprzedażą była tańsza, a w tej chwili po wyprzedaży jest droższa niż w poprzednim okresie. Także i takie sytuacje też się zdarzają. Trzeba uważać bardzo. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie wierzę w wyprzedaży, ale często jest tak, że idę i po prostu muszę to kupić, a potem patrzę, w życiu w tym nie wyjdę i oddaję siostrze młodszej. Albo leżę w szafie bezużytecznie. Psycholog Hanna Czarnocka podkreśla, że zawsze przed zakupem towaru po tak zwanej promocyjnej cenie należy się zastanowić, czy dana rzecz jest nam faktycznie potrzebna. Chyba każdy z nas się spotkał, że wychodził nawet z kartką, na której miał wypisane skrupulatnie, co ma kupić, a przechodząc obok takiego czy innego regału, stoiska, no nagle to się znajdowało w koszyku, bo a nóż się przyda, a jeżeli nie mnie, to może komuś bliskiemu. Okres poświątecznych wyprzedaży potrwa do końca stycznia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Wracamy.
wracamy do kawy dyplomatycznej. Przypomnę, że dzisiaj gośćmi programu są pan profesor Leszek Jesień i pan doktor Łukasz Tolak, a mówimy o cenach ropy naftowej, o energii, no bo jak to wszystko będzie się kształtowało na rynku, będzie miało odbicie w naszych domowych budżetach, to nie ulega wątpliwości. Panowie, mówiliśmy o tej decyzji OPEC-u, obniżenia produkcji, jakie to będzie miało wpływy na budżety narodowe, w tym budżet rosyjski. No ale te ostatnie 3 lata, skoro mówimy o cenach ropy, no to był rzeczywiście znaczący spadek od 115 dolarów do 40 z niewielkim ogonkiem. Też czytając różne materiały do naszego dzisiejszego spotkania, znalazłem taką informację, takie przewidywanie, prognozę, że do 2020 roku ceny ropy będą się kształtowały no, najwyżej 85 dolarów za baryłkę. Przy całym ryzyku wszelkiego rodzaju przewidywań i prognoz, no to jednak jest spory krok do przodu, cenowy krok do przodu. Pamiętam, przepraszam, też odniosę się jakby do poprzednich analiz, które były robione właśnie powiedzmy w końcówce 2013 i na początku 2014 roku, kiedy ten proces się rozpoczął, później w 2014. Różne analizy mówiły, że ropa będzie spadała do 90, do 75 i to już było absolutne dno. Nikt nie przypuszczał, że może spaść dużo niżej, a były momenty, proszę pamiętać o tym, że były momenty w ciągu ostatnich 3 lat, że spadła poniżej progu 40 dolarów za baryłkę, co było nie do pomyślenia w przypadku jakichkolwiek analiz, które były prowadzone na początku kryzysu ukraińskiego, w momencie, kiedy kryzys nabrzmiał, że tak powiem, i rzeczywiście wpłynął bezpośrednio na sytuację. Więc ja bym był bardzo ostrożny z takimi oszacowaniami, bo po prostu ilość zmiennych jest tak wysoka, tak duża, że po prostu jest to bardzo, bardzo trudne. Natomiast w takich krótkich, takich kilkumiesięcznych rzeczywiście sekwencjach, biorąc pod uwagę strukturę rynku i to, co się będzie w tej chwili działo, bo porozumienie to jedno. Pytanie brzmi, jak ono będzie realizowane i jaki będzie miało bezpośredni wpływ na to, co się dzieje na rynkach, to w tym momencie możemy rzeczywiście mówić o pewnym wzroście. Ten wzrost już został w pewien sposób zdyskontowany przez rynek, bo tylko, że rozmawiamy o jednak kilkunastoprocentowej korekcie w górę, a ja nie sądzę, żeby tutaj nastąpiło, że tak powiem, mocne wystrzelenie w górę i to 85 dolarów wydaje mi się w tej chwili, że jest dosyć mało prawdopodobne, no chyba, że weźmiemy jedną rzecz pod uwagę, która mogłaby rzeczywiście mieć jakieś daleko idące konsekwencje, chyba, że sytuacja na Bliskim Wschodzie, to jest dla nas bardzo trudne do wyobrażenia, będzie się jeszcze bardziej pogarszać. No tak. To wtedy sytuacja rzeczywiście może mieć bezpośredni wpływ na panikę na rynkach, że tak powiem. Prognozowanie polityki bliskowschodniej jest zupełnie oddzielną, niezwykle trudną. Niezwykle trudne i więcej niż ryzykowne. To prawda. Panowie, a jaka jest odpowiedź Europy, Unii Europejskiej na te decyzje OPEC-u, na perspektywy i jaka jest przyszłość tego planu, który w Polsce jest bardzo nielubiany, ale dyskutowany z całą powagą, mianowicie ta linia przesyłowa Nord Stream 2. O, to wielkie tematy, ale ja jeszcze na sekundę bym chciał wrócić, bo one będą miały swój łącznik do tego, o czym w tej chwili pan redaktor zechciał zacząć mówić, mianowicie do prognozy dotyczącej ceny. Dlatego, że oczywiście przewidywanie jest bardzo trudne, ale pewne trendy, czy pewne stałe sytuacji ogólnomiędzynarodowej albo globalnej są niezmiernie istotne w tej materii. I są dwa takie, które mają kardynalne znaczenie oprócz polityki OPEC-u i technologii wydobywania gazu i ropy z łupków. Mianowicie, pierwszy to jest siła popytu chińskiego, czyli jak bardzo ta pompa ssąca będzie potrzebowała energii, a tam mamy do czynienia ze spowolnieniem, które nie wydaje się, żeby było tak łatwe, takie łatwe do przełamania, bo to jest w krótkim czasie, ponieważ to jest wielki jednak organizm, który chyba był przygrzany przez ostatnie co najmniej 10 lat, jeśli nie więcej. W związku z tym być może będzie się musiał skorygować. I to jest jeden ogranicznik. A drugi ogranicznik jest chyba nawet ciekawszy, bardziej interesujący dla mojego umysłu. Mianowicie to jest ogranicznik znowu technologiczny, ale
powiedziałbym, z drugiej strony. I to jest związek z Europą. Szczególnie dlatego, że Europa jest obszarem importu netto. My tutaj za bardzo nie mamy co produkować, z wyjątkiem takich wyjątkowych obszarów jak polski węgiel czy rumuńskie pokłady. Mianowicie technologia, która jest technologią alternatywną w stosunku do paliw tradycyjnych, w szczególności do ropy naftowej. I jeśli byśmy się postawili w miejscu wielkich producentów ropy naftowej, właśnie szejków z Arabii Saudyjskiej czy z Kuwejtu, którzy siedzą na ropie, to łatwo sobie wyobrazić taki oto dylemat, że co trzeba zrobić, żeby w długim terminie, maksymalnie długim terminie, jak najbardziej wykorzystać, czy też skorzystać na tym zasobie, na tym cudzie naturalnym, na którym się zdarzyło, że siedzimy. To jest pewien przypadek. I otóż trzeba utrzymać jakąś stosunkową wysoką cenę ropy naftowej i sprzedawać dużo, ale to wszystko w warunkach takich, że się nie skanibalizuje, jak to się nieładnie mówi, czy nie zje źródeł swojego bogactwa. Ale mówi pan profesor o rozsądnym gospodarowaniu i tutaj mamy przykłady przeróżne. Tak. Właśnie wspomniana przedtem Wenezuela, po drugiej stronie, z drugi biegun to Norwegia, gdzie od dziesiątków lat kumulowane są zyski na specjalnym koncie właśnie ze sprzedaży ropy naftowej i w przewidywaniu, że kiedyś ta ropa się skończy, no ale te pieniądze i odsetki z nich ciągle przerastają. Ale jest gorzej. Mianowicie im wyższa jest cena ropy naftowej, a te relacje już widać, właśnie łupki są tego dowodem wprost, tym wyższa jest zachęta do poszukiwania alternatyw radykalnych. Co jest alternatywą radykalną? Wydobywanie gazu i ropy z pokładów niekonwencjonalnych, albo wręcz zastępowanie ropy gazu ziemnego energią elektryczną. I to jest coś, co jest dylematem strategicznym, przed którym oczywiście Arabia Saudyjska i wszystkie kraje, które siedzą na ropie, muszą się z tym skonfrontować. I im wyższa jest cena ropy, tym wyższa jest zachęta do inwestowania we wszystkie techniki, które są zdolne do magazynowania energii elektrycznej i zastępowania samochodów zwykłych, które znamy, samochodami elektrycznymi, których powszechnie jeszcze nie znamy, ale to jest właściwie zamiedzą cała ta technologia. Natychmiast jest w stanie się rozwinąć, kiedy tylko odpowiednio będzie mocna zachęta finansowa. Przypominam sobie rozmowę jakiś czas temu. Mieliśmy tutaj w kawie dyplomatycznej z panem profesorem przy okazji publikacji pana książki i pana doktora Kurcyki Nowa elektryfikacja i nowe samochody. Wrócimy, jeśli pan pozwoli, do tego tematu. Ale chciałbym jednak zapytać panów o te tradycyjniejsze źródła energii. O ropie już żeśmy stosunkowo dużo powiedzieli. No, nas interesuje węgiel. No, ciągle jest to technologia brudna, ciągle jest to technologia odrzucana przez większość krajów wysoko rozwiniętych jako dostarczyciel, a raczej truciciel środowiska. Czy ta przyszłość przed węglem jest raczej krótsza niż dłuższa? Ona przekonanie? No, zasoby węgla na świecie są ogromne. W Stanach Zjednoczonych są liczone w porównaniu z tym, co się w tej chwili wydobywa, są obliczane na kilkaset lat do przodu. Federacja Rosyjska także ma ogromne zasoby węgla. Natomiast to, co widzimy, co obserwujemy w Unii Europejskiej, przynajmniej na zachód od nas, to jest zdecydowanie jakby niepreferowanie, że użyję tego eufemizmu, technologii węglowej jako technologii istotnej z punktu widzenia miksu energetycznego Unii Europejskiej w przyszłości, co wyraźnie stawia nas w opozycji do głównych trendów unijnych. Natomiast czy węgiel w ogóle wyjdzie z użycia w takim bardziej globalnym oglądzie, tutaj bym się nad tym zastanawiał. Węgiel ma cały czas bardzo istotną pozycję jako jeden z podstawowych źródeł energii. Natomiast proszę pamiętać także o tym, że na poziomie Unii Europejskiej my rozmawiamy o pewnym zużyciu czy też wydobyciu węgla, o pożytkowaniu węgla do produkcji energii elektrycznej. Natomiast największymi konsumentami tego węgla pozostają Chiny i pozostają takie kraje jak na przykład Indie. I w obu tych przypadkach mamy do czynienia z czymś, co w tej chwili rzeczywiście jest bardzo ciekawe, to znaczy z próbą dosyć dramatycznej zmiany miksu energetycznego, szczególnie w Chinach, to widać bardzo ostro w tej chwili. Natomiast cały czas miejmy świadomość, że to jest perspektywa kilkudziesięciu lat do przodu i ten węgiel
węgiel, który stanowił do powiedzmy 2015 roku około 70% chińskiego miksu energetycznego, będzie długo, długo jeszcze bardzo istotnym czynnikiem, a Chiny są takim krajem, jeżeli chodzi o węgiel, co daje nam jakby tę perspektywę skali, który mniej więcej, ja to mówię w bardzo pewnym przybliżeniu, produkują połowę światowej produkcji wydobycia węgla i jednocześnie konsumują też połowę. Czyli praktycznie są kluczowym elementem w tej układance. Nawet zakładając bardzo dynamiczny rozwój tego, co obserwujemy w tej chwili w Chinach, bardzo dynamiczny rozwój alternatywnych źródeł energii. Kilka niezwykle spektakularnych inwestycji w zakresie na przykład hydroelektrowni, czyli też technologii odnawialnych, jak na przykład Tama Trzech Przełomów, największa elektrownia na świecie o mocy ponad 20 gigawatów. Czy największy w tej chwili planowany boom energetyki jądrowej to, tak jak przed chwilą powiedziałem, udział węgla w miksie energetycznym Chin będzie jeszcze przez długie lata dominantą, a to powoduje, że zapotrzebowanie na ten węgiel będzie się jeszcze utrzymywać, chociaż będzie to tendencja prawdopodobnie spadkowa. Natomiast nie należy się spodziewać, jak się wydaje, nie należy się spodziewać dramatycznej zmiany w tym zakresie, bo Chiny oprócz tego, że zużywają największe ilości węgla, mają także największe na świecie zasoby, znaczy moce produkcyjne, jeżeli chodzi o energię elektryczną, nawet większe niż takie molochy jak Stany Zjednoczone, z czego, no tak jak powiedziałem przed chwilą, 70% to jest oparta na węglu. No tak, ale tutaj przynajmniej jeśli chodzi o nasze europejskie podwórko, tutaj my w tym wszystkim, to jednak obowiązują nas różnego rodzaju parametry ochrony środowiska. O ile Chiny mogą specjalnie nie przywiązywać do tego wagi, chociaż starają się i ostatnio podpisują różnego rodzaju porozumienia międzynarodowe w tym względzie, no to jednak Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest wręcz obligowana do takiej, a nie innej polityki. Tak, i tę politykę realizuje, z grubsza rzecz biorąc, realizuje wymogi protokołu z Kioto. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z pewnym takim strategicznym dylematem w energii elektrycznej, który jest bardzo interesujący i on wcale nie jest jednoznacznie rozstrzygany w różnych krajach Unii Europejskiej również. To znaczy dylematem między stabilnością dostaw, a ceną i czystością energii. Z drugiej czy z trzeciej strony, to jest taki właśnie trójkąt klasyczny. On wynika stąd, że stosunkowo uznaje się za czystą energię ta, która jest z wiatraków czy z fotowoltaiki, tylko że ona jest niestabilna. Nie ma jej, kiedy nie świeci i nie wieje po prostu i już. I właśnie nie mamy jeszcze rozwiniętych technologii magazynowania energii, czyli wtedy zmagazynować, wtedy kiedy wieje czy świeci, a jej nie konsumujemy. To jest ten ideał, do którego mam nadzieję, że zmierzamy, ale niewątpliwie w nim nie jesteśmy. W związku z tym dzisiaj, tak jak siedzimy po to, żeby tu świeciło, żebyśmy mogli rozmawiać, tę energię musimy mieć z tych technologii, którymi jako ludzkość dysponujemy w sposób stabilny. No bo cóż, zjedziemy się na rozmowę ze słuchaczami, a to niestety prądu nie ma, bo nie wieje. To nie jest taka perspektywa, na którą współcześnie łatwo byśmy się zgadzali w tych obszarach gospodarki, w których działamy. W związku z tym też warto wiedzieć, że Niemcy, które bardzo intensywnie i interesująco rozwijają swoją energiewende w stronę czystych technologii wytwarzania energii elektrycznej, przede wszystkim wiatr, częściowo fotowoltaika, czyli ze słońca, to wszystko tak naprawdę jest podwójny system elektroenergetyczny. Jeden, który wytwarza od czasu do czasu, wtedy kiedy wieje i świeci, i ten, który wytwarza jako backup, jako zabezpieczenie. Złożenie tego w całość jest po pierwsze bardzo kosztowne. Niemcy płacą na to 24 miliardy euro rocznie tylko na to, żeby rozwijać swoją alternatywną strukturę elektroenergetyczną. I bardzo to jest interesujące, bo oni wyważają nowe drzwi. Dokąd one prowadzą, to się okaże. Na pewno jest wiele się można od nich nauczyć. Natomiast bardzo nawet trudno bym powiedział jest postępować zaraz za nimi. Dlatego, że po prostu jesteśmy my w Polsce zdecydowanie biedniejsi, ale też i też żyjemy w innym miejscu geograficznym, co jest niesłychanie istotne. Jeśli już popatrzymy na takie kraje graniczne jak Finlandia i Polska, to Finowie nie stawiają w takim mocnym sensie na alternatywne źródła energii,
nie mają za bardzo sposobności, żeby stawiać na węgiel, więc budują elektrownie atomowe z większymi lub mniejszymi przygodami i przedłużeniami, ale to pokazuje, że strategie poszczególnych państw muszą być dość dobrze dopasowane do tego, co ludność, społeczeństwo jest w stanie zaakceptować i za co jest w stanie zapłacić. No właśnie, tutaj sięgam do pana książki, z której wyczytałem, że w tym okresie pierwszych 10 lat naszego obecnego tysiąclecia ceny prądu w Niemczech wzrosły ponad 40%. To na pewno było tą siłą motoryczną, która zachęcała pragmatyków i w rządzie, i w kołach naukowych do myślenia o nowych rozwiązaniach, nowych technologiach. No i na to bym zwrócił uwagę, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tak powiem, zielona świadomość społeczeństwa niemieckiego i poziom zamożności, o którym tu wspomniał pan profesor, jest oczywiście zupełnie inna niż mamy tutaj do czynienia z naszym krajem. Tak samo wspomniana przed chwilą Finlandia, która rzeczywiście postawiła na energetykę jądrową jako podstawę swojego systemu, gdzie w tej chwili buduje następny reaktor atomowy, właściwie kończy następny reaktor atomowy i przygotowuje się do jeszcze jednej inwestycji związanej z wymianą poprzedniej generacji reaktorów jądrowych. Też jest ta świadomość inna społeczeństwa fińskiego niż tutaj mamy, z czym mamy do czynienia na gruncie polskim. Po pierwsze, no jednak ten węgiel pozostaje w naszej świadomości i jest zresztą w tej chwili bardzo mocno to podkreślone przez obecną ekipę rządzącą jako podstawowe strategiczne źródło naszego bezpieczeństwa energetycznego. Po drugie, takie alternatywy, jak między innymi biorąc pod uwagę właśnie te niestety nie najlepsze warunki do rozwoju alternatywnych źródeł energii typu fotowoltaika czy nawet wiatr. W tym przypadku, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, mamy podobne warunki jak w Niemczech, ale jeżeli chodzi o wiatr, pewnie już gorsze. Natomiast takie kraje jak Dania, które bardzo mocno wspierają się w tej chwili wiatrem, chociaż też używają w bazie tych tradycyjnych źródeł energii, no są w zupełnie innej sytuacji. My nie mamy takich możliwości, nie mamy takich darów natury, że tak powiem, czy darów geograficznych, które by nas, że tak powiem, premiowały w tym zakresie. I problem polega na tym, że nawet pomysł z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce po pierwsze napotyka na poważne problemy natury organizacyjnej i finansowej, ponieważ jest to ogromna inwestycja, która jest trudna do udźwignięcia w jakimkolwiek modelu finansowania tych inwestycji. Mimo, że rozłożona na wymaga jednak wyłożenia ogromnej ilości środków w krótkim czasie na początku, co jeszcze przy bardzo dużym ryzyku związanym z długością trwania tej inwestycji i docelowych kosztów samej inwestycji powoduje, że stworzenie, że tak powiem, brzydko kolokwialnie biznesplanu całej tej operacji jest niezwykle trudne. Poza tym musimy pamiętać, że Polacy boją się atomu, tak szczerze powiedziawszy. Jeżeli chodzi o opinię publiczną, że może tu wystąpić poważny czynnik właśnie ograniczający możliwości w tym zakresie, więc my jesteśmy bardzo w niezwykle trudnej sytuacji, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że chyba w jednej z najgorszych, jeżeli chodzi o w tej chwili o kraje Unii Europejskiej, w zakresie tego, w którą stronę my właściwie chcemy podążać i jaki jest punkt docelowy, do którego chcemy dotrzeć. No ale wracając do tej, a raczej pozostając przy energetyce jądrowej, no są kraje europejskie, które stawiają wręcz takie jak Francja, ostatnio Wielka Brytania zdecydowała się na budowę kolejnej elektrowni. Wspomnieliśmy tutaj o Finlandii. Co prawda Niemcy i Szwecja odchodzą od budowy, no ale jednak te podejścia do elektrowni i czerpania z nich źródeł energii są bardzo różne, pan profesor. To prawda. Moja tylko drobna uwaga, że w gruncie rzeczy to co bywa błogosławieństwem, było postrzegane, patrzę tutaj na pana doktora, jako przekleństwo, albo odwrotnie, w zależności od czasu. Oczywiście. 85% polskiej energii elektrycznej jest z węgla wydobywanego tu, co jest oprócz Estonii najwyższym wskaźnikiem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Więc własne źródła znikąd nie brane, więc one mają swoje konsekwencje. Jest problem z dwutlenkiem węgla. No i zwrócił bym uwagę na trendy jednak ogólnoeuropejskie, które są wyraźnie, pozostają jednak w wyraźnej kontrze do tego pomysłu węglowego. Ja się zgadzam, że jeżeli patrzymy na to z tego punktu widzenia, czysto z punktu widzenia Warszawy i jej bezpieczeństwa energetycznego tak wąsko rozumianego, to się w pełni z tym zgadzam. Natomiast w taki czy inny sposób my musimy jednak brać pod uwagę to, co się dzieje w Europie. I ten szerszy kontekst niestety nie stawia nas w zbyt wygodnej w tej chwili pozycji. No na pewno to jest kwestia umiejętnej dyplomacji, no i rozsądnej argumentacji, ale druga strona też tymi argumentami przecież dysponuje. Proszę panów, te
ta zielona energia, o której panowie tutaj wspominali, energia czysta czy czystsza, to jest coraz bliższa przyszłość i od tego nie ma odwrotu. I znowu sięgam do książki pana profesora o tych samochodach elektrycznych. To jest bardzo piękna perspektywa, ale już mocno realna w niektórych państwach. Nie mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, bo to jest szczególny przypadek, ale Niemcy, znów nasz sąsiad. Tak, ja myślę, że każdy z krajów jakąś ścieżką taką własną, z własną wyobraźnią podąża po tej drodze, na tej drodze, idzie we własną stronę, ale jeden z najbardziej ciekawych informacji, jakie w ciągu ostatnich miesięcy gdzieś tam widziałem, dotyczył bardzo popularnego wykresu o tym, jak szybko spadają ceny za magazynowanie energii, czyli popularnie mówiąc ceny baterii. Ale ten wykres był złożony z gwałtownym wzrostem gęstości magazynowanej energii. Czyli postęp technologiczny, który się odbywa, jest bardzo intensywny. I on za chwilę zapuka do naszych drzwi razem z ceną zaoferowanych produktów. Tymi produktami mogą być magazyny domowe,